Czyli teraz pumeczki należą do ciebie. Wow, teraz to jest! Witam, z tej strony Kuba z kanału PNTCMZ Football. I na tym odcinku będzie coś bardzo specjalnego, ponieważ chciałbym wam pokazać nowego oficjalnego bramkarza PNTCMZ Football, czyli Sebastiana Nowińskiego. Od początku taka szybka historia, w jaki sposób się poznaliśmy. To jest naprawdę bardzo zaskakujące, ponieważ on napisał do mnie na Facebooku jako mój widz. Na Instagramie, nie? Na Instagramie? No. To na Instagramie napisał do mnie jako mój widz i chciał po prostu się spotkać i nagrać i coś pobronić, no nie? Jakoś tak. No i pomyślałem, że w sumie czemu nie? I tak oto wyszło, że się spotkaliśmy, że nagrywamy filmy, a teraz będzie stałym bramkarzem i mam dla niego wyzwania. Otóż przygotowałem dla niego dwie pary fulek korków i będziesz mógł je wygrać. Będą dwa wyzwania, gdzie będziesz mógł, no jeżeli mnie pokonasz, po prostu zdobyć te buty. Jesteś gotowy podjąć te wyzwania? Do tego mamy jeszcze konkursik dla was. Do wygrania jest taka piłeczka, ale warunki konkursu będą podane dopiero na koniec filmu. Oprócz dwóch wyzwań pokażę wam również jego umiejętności Sebastiana. Będziemy uderzać na brameczkę, jakieś jego ładne parady. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. No i co? Zaczynamy ten odcinek. Pomyśleliśmy też, że stworzymy wspólnego Instagrama PNTCMZ Team, więc wpadajcie i tam właśnie będzie konkurs o piłeczkę. Dobra, pierwsze wyzwanie. Wiesz, zawsze na koniec wszystkich treningów ludzie zazwyczaj biorą piłki, uderzają rzuty wolne i bramkarz mówi, ile tych rzutów wolnych jest w stanie obronić. I teraz tak, ja uderzam 5 razy. I powiedz, zastanów się, ile razy możesz obronić moją piłkę, żeby wygrać koreczki. I to musi się sprawdzić. No wiadomo, że jak obronisz więcej, no to tylko na plus, nie? No ile? 3 razy. Czyli 3, czyli więcej niż połowa. Tak. No dobra. Robimy taki zakładzik, zobaczymy. Pierwszy na rozgrzewkę. Ale zimno jest, nie? No mega zimno, kurde. Kurde, to się nie tak zrobić, ruszać. Jeszcze taka jedna informacja. Udało mi się dogadać z trenerami Ekstraklasy i będziemy wprowadzać na kanał nową serię poradników piłkarskich. I dzięki temu będziecie mogli wynosić jak najwięcej wartości z tego internetu i naprawdę będziecie mogli się rozwijać. To jest na pewno dobra seria, nie? No tak, tak mi się wydaje. No, a my też będziemy musieli zrobić jakiś pojedynek z bramkarzem Ekstraklasy, jeszcze żebyś ty bronił i ten bramkarz, no. Było tak coś takiego jak 50 tysięcy. Ja cały czas próbuję dogadać i myślę, że niedługo się uda. Dobra, lecimy. Czekaj, nie wiem jaką reakcję zrobić. Dobra, o! Dawaj, leć na brameczkę. Tak, bo wiesz, tak zrobiłeś, patrz, wiesz tak. To ja, turbo kozak. To nie tak. Właśnie teraz, ostatnimi czasami, jak się dużo zastanawiałem, to wpadłem na taki pomysł, żeby właśnie PNTCMZ uczynić jakby właśnie czymś takim bardziej zorganizowanym. Dlatego właśnie wprowadzimy serię poradników z trenerami, no i będziemy też jakby dokładać ludzi do teamu. I właśnie tak, taki zamysł wymyśliłem, żebyśmy stworzyli jakby taki team. Na razie do niego będę należał ja i bramkarz. Na pewno myślę, że taki zamysł się wam spodoba. Jeszcze dogrzewamy bramkarza, żeby sobie spokojnie po prostu połapał. Zaczynamy, bramkarz. Kurde. Dobra, drugie uderzonko. Ale mi to superowsko siadło, moi drodzy. Kurde. Próbujemy dalej. Kurde. Ale mi wchodzi ładnie, dobra. Biorę tą piłkę, trudno, bo tamta gdzieś poleciała daleko. No nie no. Ej, serio, tak mi to wchodzi. Bronię, no. No, czyli teraz... Teraz piąte? No. To jest piąte teraz. Zobaczcie na to, on cały czas ustawia się po krótkim słupku, przez co wymusza na mnie to, że ja muszę trafiać po dół. I teraz walniemy po krótkim stałej siły na siłę i zobaczymy, co z tego będzie. Dobra. Patrzcie, teraz już automatycznie ustawił się na środeczku, bo już jest taka możliwość, że poleci piłka gdzie indziej. I teraz walniemy
po drugim słupeczku ładnie zawijaska. Ej, naprawdę, udało mi się ładnie postrzelać, ale to była naprawdę bardzo bliska odległość, waliłem takie bomby i pomyślałem sobie, że dokładam jeszcze 3 uderzenia i teraz ile obronisz tych 3 uderzeń? Teraz, tak na honor, ile uderzysz? 2 z 3. No dobra, zróbmy tak jeszcze, no bo w sumie czemu nie? Dawaj, broń, że ja idę troszkę dalej. Ale będzie trudno teraz, muszę to wszystko obronić. I teraz próbujemy z dalsza. Dawaj, bramka. Nie! Co to było? Ale mi źle siadło na stopie. Zostały nam 2 uderzonka. O kurde, bro. I lecimy z ostatnimi 2 i zobaczymy, czy teraz uda się strzelić. Pamiętaj, że wystarczy, że teraz jedno obronisz i masz koreczki. A w sumie fajnie tak dawać innym ludziom rzeczy, żeby się cieszyli. Ale wiadomo, że próbuję z całej siły, żeby to teraz strzelić. Dobra, dawaj. Ajajaj! Zbyt lekko to uderzyłem, no. Dobra, teraz muszę mocniej uderzyć honorowo. Po długim jednak słupeczku będę walił znowu. Tak mi najlepiej wchodzi. Dobra. Nie, no! Jak fatalnie! Ale znowu zbyt lekko uderzyłem, no ale dobra. Koreczki należą do ciebie. I teraz fajnie, bo na odcineczkach będzie ci pasowało, patrz. Niebieski, niebieski. Zostały jeszcze jedne oficjalne buciki z Pumy. Teraz wyzwanie będzie polegało na tym, że najpierw zrobimy 5 akcji sam na sam, a następnie ty będziesz stał tutaj na tej linii, a ja będę stał na połowie i będę uderzał na bramkę i ty będziesz musiał tak zdążyć wrócić, żeby to wybić poza bramkę. I to wszystko zsumujemy i zobaczymy, kto tutaj wygra. Bo wiadomo, że tam sam na sam, no to ja mam troszkę większe szanse, nie? Bo to sam na sam to logiczne. Ale dobra, próbujemy, dawaj. I powiem wam taką ciekawostkę, że mam 2 pary spodni na sobie, bo jest tak bardzo zimno. Dobra, to kolejne to możesz odłożyć tam już. To też? Ile, tak, ile w sumie obronisz? I to co z daleka będzie. Tak sumując wszystko. 6. Na 10? Tak. No dobra, to lecimy, dawaj. Już gotowy jesteś? Dobra. Udało się pierwszą. Dobra, kończymy odcinek na razie. Nie, no wracaj tutaj. Nie, no. Musisz pokazać, no, widzą. O nie, no nie. Ajajaj. No, niepotrzebnie się pokusiłem na to. Zbyt lekko tutaj, patrz. I teraz lecimy z uderzeniami z połowy. Są takie, tak szczerze powiedziawszy, są takie symboliczne konkurencje, ponieważ tak czy tak dałbym mu te buty, no za to, że tak broni, że przychodzi na te wszystkie treningi, dlatego wiadomo, że lecimy. Dobra. A to będzie ciężkie dla bramkarza. Dobra, dawaj. Równo jak ja zaczynam biec, możesz już wracać. Dobra, dawaj. Okay. Start. Oooo! Ale dobre to było, dobre. Mam trochę zakwasy od treningu ostatniego. Nie, nie. Daj, daj. Dobra, patrz. Mocno! Siła! Musiałem tak dać sobie tego, jak to się nazywa? Jak się tak. Adrenaliny. I tak krzyknąć przy tym. Adrenaliny? No a nie? Adrenaliny. Jak powiedziałem? Adrenaliny. Naprawiam, adrenaliny. Teraz pumeczki należą do ciebie. Cieszysz się? No cieszę się, no. Dobra. Daj się wszystko na tę konkurencję.
A teraz sobie zrobimy konkurencję, pogającą na wykopie piłki z ręki do tej bramki. Zobacz, tutaj stoi ta bramka. Widzieliście to, jak się cieszył? Właśnie dokładnie takie same reakcje są ludzi, jak nagrywam jedna żonglerka równa się 1 zł. Już nagrałem ponad 10 odcinków z tego, ponieważ naprawdę bardzo lubię radość w oczach innych ludzi. Dobra. Dlatego myślę, że będę mu sprawiał takie prezenty częściej, bo to wiadomo, że jest wydatek, bo jest wydatek, ale to też przekłada się wiadomo, że na jakby na takie rozwijanie się i wszystko, ponieważ on będzie moim bramkarzem, jakby będzie się bardziej cieszył, przez co później będzie jakby lepiej wypełniał swoje obowiązki bramkarskie. Z linii 16 wykop tak, że może się raz odbić od ziemi i musimy trafić tam do bramki. Po 3 uderzenia. Nie ma. Ej, a oddaj! A drugie odbicie piłki było wewnątrz bramki, czy nie wewnątrz bramki? Ja bym zaliczył. Dobra, głos kamerzysty. Zaliczamy? Zaliczamy, no. O, jaki miły. Dobra, prowokator. Trzecie uderzenie. Ajajaj, dobra. Teraz ale... bramkarz. No. Muszę trafić chociaż jedno, żeby nie wyjść na gorszego. Zobaczymy. Nie. Nie. Dobra, na razie. Tak jest. Jest bez kozła, nawet ani jednego, nie? Patrz, jaki uśmiechnięty jest. No stawiłem opór. Zobaczymy jeszcze w tej konkurencji. Dobra, teraz zrobimy ostatnią konkurencję, po prostu trafienia w poprzeczkę. Przyznajmy szczerze, trafienia w poprzeczkę to są bardzo często, no szczęściem, no nie? Bo taka prawda, to ktoś nie umie grać w piłkę i może trafić w poprzeczkę, ktoś kto nawet umie, to nie trafi. Ale dobra, próbuję ja pierwszy 2 razy. Czekaj. Z logiem Ekstraklasy, pamiętasz to? Co? Że logo Ekstraklasy przyniesie mi szczęście. No, no była jedna odcinka. Dobra, logo Ekstraklasy. Przyniesie mi znowu szczęście. Dobra. Najlepsza liga w Polsce. Tak. Najlepsza liga w Polsce, dobra, dawaj. Ale to mi siadło wtedy, nie? No. Dobra. O kurde, ej. Ja nie myślałem, że to weszło, nie? Dobra, trudno, druga piłka. Musło. Musnęło. Musnęło. Mówi się musło czy musnęło? A tam jest, tam mówi, że musnęło. Nie, dobra. Smyrło. Drugie od... Smyrło. To, wiesz, że to w Krakowie to jest? No co? Smyrło. To smyrło, wiesz, że tak mówił? No mówią tak, który, dobra. W którym po kozaku tak mówili, że smyrło. Proszę tak mówił, że smyrło. Dobra, Brożek wiecznie młody, dobra, lecę. Chodzi. Jest, patrzcie na to. Jeszcze... No bramka to. Bez odbicia. Ja słyszałem. Dawaj drugie. Ja słyszałem. To nie wierzę, no. Przecież tyle po prostu. Dobra, no to co? Tą konkurencję udało mi się wygrać. Specjalnie ją dołożyłem. Żeby coś się udało ogarnąć. No i co? Fajnie wyszło, nie? No fajnie, fajnie. Postanowiliśmy teraz, że zrobimy konkursik nie tylko tą jedną piłkę, tylko jeszcze drugą przez nas używaną i zrobimy tutaj podpis, ja i ty. I taką piłeczkę będziecie mogli wygrać. Warunki są proste, wystarczy wejść na Instagrama, PNTCMZ Team, jeszcze nie wiem jak to nazwę, tu się wyświetla napis. Następnie polubić najnowsze zdjęcie, które wrzucamy właśnie z tymi dwiema piłkami i następnie zaobserwować oczywiście nasz profil. I wpadajcie również na nasze profile, na profil Kubasak Podłoga i na Nowinio. Czegoś tak. Mam nadzieję, że nowy bramkarz się wam spodobał. Teraz będzie brał udział w różnych odcinkach. Pewnie widzieliście już jak broni, bo na przykład nagrywałem z nim film Bramkarz vs PNTCMZ wcześniej, tam z trzeciej ligi właśnie to był on. No i co? Dajcie jakiś miły komentarz bramkarzowi. Mam nadzieję, że się wam spodobało. Oczywiście już na samym początku miałem taki cel, żeby te buty tak czy tak mu przekazać, dlatego i tak byś je dostał. Oczywiście bierzcie udział w konkursie, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Subskrybujcie, łapkujcie i dalej oglądajcie. Cześć! Teraz uderzenie z całej siły, z prostego podbicia, patrzcie na to. Ładnie. No dałem mu, strzeli się. Podaj piłeczkę. Podaj piłeczkę. Jest!
Dobra, koniec odcinka. Ale ja udałem strzelić, no mano. Nagrało to na pewno? Tak. Ty. Nie nagrał!